Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujmy księgę Sofoniasza, lekcję biblijną pod tytułem Dzień Pana. Pan okaże na nich swoją straszliwą moc, bo sprawi, że zmarnieją wszystkie bóstwa ziemi. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każda z miejsca swojego. Księga Sofoniasza i księga Nachuma, którą będziemy rozważali w krótkich słowach, jest bardzo interesującą księgą z uwagi na to, że jest tam podkreślony Dzień Pana. Bliski i wielki dzień Pana. Bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchajcie, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Bardzo często zapominamy o tym, że Jezus Chrystus jest nie tylko barankiem Bożym, jako potulna owieczka prowadzona na rzeź w księdze Izajasza, proroka 53 rozdział. Chrystus potulny, pokorny, idący na Golgotę, aby tam umrzeć za grzechy całego świata. Ale jest jeszcze druga strona Chrystusa, gniew baranka. Chrystus nie tylko jest barankiem Bożym, ale jest lwem z pokolenia Judy. Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, ale i też Panem, Władcą. Nie tylko daje zbawienie, ochronę, daje życie wieczne, ale jest sprawiedliwym sędzią, który nie lekceważy prawa Bożego i który będzie sprawiedliwie sądził wszystkie narody. Każdego z nas osobno będzie sprawiedliwie sądził. Stanąć przed Bogiem w sławny Dzień Pana. W starożytnym Izraelu był to tak zwany też Dzień Yom Kippur, Dzień Sądny. Dzień oczyszczenia świątyni, dzień zrobienia rachunków z Bogiem, na który przygotowywały się ludzi trąby i każdy się osobiście przygotował. Tak więc nie zapominajmy o tym, że będziemy odpowiadali przed Bogiem za wszystkie nasze czyny, myśli, uczynki, za to, co zrobiliśmy ze swoim życiem. Jakimi drogami poszliśmy. Sofoniasz mówi wyraźnie, ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszny zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Czeka nas bardzo straszne wydarzenia. Tak straszne, że ludzie omdlewać będą w oczekiwaniu tych wydarzeń. Ludzie będą wołali góry, pagórki, przykryjcie nas przed gniewem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Można tego uniknąć. Można się cieszyć w tym dniu, albo można być w wielkiej rozpaczy. Wybór należy do każdego z nas, do ciebie i do mnie. Należy wybór. Możesz wybrać. Oczywiście ludzie, którzy wybierają drogę sprawiedliwości, drogę przykazań Bożych, drogę wierności Bogu, oddają Mu się całkowicie i chcą żyć tak jak Chrystus. Dla drugich to jest głupstwo. Wybierają inną drogę, lecz drogi się kończą i nastanie sąd. Bardzo ciekawy
jest trzeci rozdział księgi Sofoniasza. Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu. Bóg mówi o umiłowanym mieście Jerozolimę, tyrańskie miasto. Przeciwieństwem do tego tyrańskiego miasta jest Nowa Jerozolima. Proszę przeczytać ostatnie rozdziały, dwa ostatnie rozdziały. Tam mamy wspaniały opis Nowej Jerozolimy, miasta umiłowanego przez Boga. Bóg nigdy nie chciał mówić o Jerozolimie tyrańskie miasto, splamione miasto. Książęta jak lwy ryczące, sędziowie jak wilki stepowe, kapłani lekkomyślni i wiarołomni, procy, kapłani plugawią to, co święte, zgwałcili zakon. To jest to, do czego się człowiek dopuszcza. Dopuszcza się do bezprawia. Bóg napisał swoim palcem dekalog, 10 słów, 10 przykazań. Człowiek nie jest w stanie nawet tych 10 przykazań przestrzegać. Wydaje mu się tak niemożliwe, że je odtrąca. Ale w tym rozdziale jest wspaniała nadzieja. W 12 wierszu: i pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia i nie będzie mówiła kłamstwa, a w ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, i nikt nie będzie ich straszył. Wesel się, córko Syjon. Wykrzykuj, Izraelu, raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko izraelska. Pan króluje, jest pośród ciebie. To jest wspaniałe, że pomimo bezprawia, które jest na świecie, pomimo wszechogarniającej zła, które otacza nas, są te enklawy, są miejsca, na które Bóg patrzy radośnie. Bóg się cieszy, raduje się, weseli się, patrząc na te wspaniałe miejsca. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Można się ukryć. Pokorni ziemi, szukajmy Boga. Szukajmy w Jego słowie, w modlitwie, w przyrodzie, w rozmyślaniu.